Zapraszam Ciebie na cykl 6 spotkań, na których podam Tobie zestawy możliwych przekonań dotyczących sfery finansowej, relacji i zdrowia, które sprawdzisz sobie testem ciała, czy zakotwiczyły się w Twojej podświadomości. Pokochanie siebie jest podstawą do budowania relacji z innymi. Otwiera Tobie bramę do wszelkiej obfitości i jest drogą ku realizacji własnych marzeń. Weź kartkę papieru i wypisz wszelkie skojarzenia dotyczące tematu miłości. Co mówili Tobie Twoi rodzice o miłości? W jaki sposób jej doświadczyłeś? Czy mogłeś się żywić miłością swoich rodziców? Jak dziś przeżywasz miłość? Czy czujesz, że jesteś kochany? Jeśli nie, to dlaczego? To, co wypiszesz, będzie dla Ciebie wstępnym obrazem i pierwszym krokiem ku zmianie. Poznaj siebie samego w odniesieniu do miłości. Zaczniemy od sprawdzenia tego, jaką relację tworzysz ze samym sobą. Na początku wypisz wszystko to, co o sobie myślisz, jak siebie odbierasz i jak siebie traktujesz. Stwórz tabelkę z dwoma kolumnami. W jednej wypisz określenia pozytywne dotyczące Twojej osoby, a w drugiej negatywne. Wypisz to, co sam myślisz o sobie, jak i wszystko to, co gdzieś kiedyś usłyszałeś i czujesz, że zakotwiczyło się w Twojej podświadomości. Przed Tobą seria przekonań, które pozwolą przyjrzeć się Tobie, co jest zakotwiczone w Twojej podświadomości. Test ciała pozwoli Tobie ustalić, od których przekonań warto już teraz się uwolnić. Jeśli do tej pory jeszcze tego nie zrobiłeś, już dzisiaj załóż dziennik wdzięczności. Codziennie zapisuj w nim, co dobrego zrobiłeś dla siebie, w jaki sposób o siebie zadbałeś, jak się dzisiaj czułeś, co zrobiłeś, aby wyczarować uśmiech u osób z Twojego otoczenia. Na koniec zapraszam Ciebie na medytację Zanurz się w esencji bezwarunkowej miłości. Poczuj, jak prawdziwa miłość uzdrawia każdy aspekt Twojego życia.